Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 12. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. I o tym, co się działo na boiskach w naszym regionie, rozmawiać będę dzisiaj z moimi gośćmi. A są nimi zawodnicy Gwardii, Sebastian Ginter. Dzień dobry Państwu. A także Jacek Magdziński. Witam serdecznie. Gwardia Koszalin w tej kolejce mierzyła się z Pogonią 2 Szczecin, ale zanim przejdziemy do tego spotkania, tak trochę słów krytyki było pod Waszym adresem ze względu na poprzednie spotkania, w których no mimo tego, że zdobyliście punkty, to jednak brakowało sytuacji podbramkowych. No ta gra ofensywna troszeczkę pozostawiała do życzenia. Rzeczywiście, w ostatnich meczach nie stwarzaliśmy sobie zbyt wielu sytuacji, ale jesteśmy rozliczani z punktów, które są dopisywane do ligowej tabeli. Tydzień temu udało nam się mimo grze przypominającej grę w tenisa na korcie zdobyć, wywieźć 3 punkty z Gdyni i z tego byliśmy bardzo zadowoleni. W tym tygodniu to się nam nie udało i na pewno zamienilibyśmy tą lepszą grę w tym spotkaniu na 3 punkty. Nowy człowiek, młody człowiek w szatni Gwardii. Właśnie atmosfera w jakiś sposób przed meczem z Pogonią była napięta po tych rezultatach, czy jednak po zwycięstwie w Gdyni już jakoś to ciśnienie zeszło? Myślę, że tak jak pan mówi. Ciśnienie po meczu z Gdynią zeszło w pewnym stopniu, ponieważ zdołaliśmy wywieźć 3 punkty z stadionu rugby i myślę, że nie było zbytnio żadnej napinki, żadnego podkręcania ze strony trenera. Wszystko było w jak najnormalniejszym porządku. Trener Tadeusz Żakieta przed tym sezonem w jakiś sposób starał się odmłodzić skład. Jednym z takich zawodników, który w jakiś sposób obniża średniowiekową drużynę, jest właśnie pan i trzeba przyznać, że powoli wprowadza coraz więcej zawodników właśnie młodego pokolenia. Tak, też to zauważyłem i cieszę się bardzo z tego, że trener zaczął stawiać coraz więcej na młodych zawodników, takich jak ja, czy Daniel Sidor, Fabian Słowiński. Jesteśmy młodzieżowcami i znacznie obniżamy średnią wieku całej drużyny. Ja akurat zdarzyło się, że jestem najmłodszy i cieszę się, że trener dał mi zagrać 20 minut w meczu, który był bardzo zacięty i wynik był nierozstrzygnięty do samego końca. A jak to jest z młodymi zawodnikami? Mają swoje miejsce w szeregu, czy w jakiś sposób staracie się ich wkomponować do zespołu? To znaczy od samego początku bardzo dużo na pewno dało nam przebywanie wspólne na obozie, gdzie mogliśmy się lepiej poznać, ustalić pewne reguły, w jaki sposób będzie to funkcjonowało w szatni i na boisku. Mamy kilku młodzieżowców, którymi trener może sobie żonglować. Swego czasu pewniakiem był Marek Zdanowicz, Damian Miętek czy Fabian Słowiński. Ostatnio wskakują do zespołu kolejni zawodnicy, którzy też nie obniżają tego poziomu gry i mam nadzieję, że jeden czy dwóch z nich przynajmniej pójdzie wyżej w ligowych poczynaniach i zobaczymy ich w wyższych ligach. Takimi bohaterami cichymi poszczególnych spotkań byli właśnie młodzi zawodnicy Mateusz Bieni, zwycięska bramka z Kartuzją Kartuzy, czy też Marek Zdanowicz też w jakiś sposób dopisywał się przy jakichś zagraniach, tudzież asystach. No a pan też mógł w ostatnim meczu o mały włos być bohaterem. Tak, zgadza się. Miałem sytuację w bodajże doliczonym czasie gry spotkania z Pogonią Szczecin. Niestety nie udało się jej strzelić. Wszystko, co było najtrudniejsze w tej akcji, zdołałem wykonać. Wszedłem na pozycję, minąłem zawodnika, lecz niestety zabrakło, jakby to powiedzieć, lewej nogi i trochę szczęścia. Te sytuacje, także inne sytuacje z meczu Gwardii z Pogonią 2 Szczecin przed nami, a także skrót z meczu Leśnik Amanowo z Lechią 2 Gdańsk. Leśnik podejmował drużynę Gdańsko na własnym boisku. W 12. kolejce spotkań Gwardia Koszalin Stroje Niebieskie mierzyła się na własnym boisku z Pogonią 2 Szczecin. Trudno było wskazać faworyta, jednak wydawało się, że zespół koszański po ostatnim zwycięstwie ponownie pokusi się o kolejną zdobycz punktową. Pogoń należy do wymagających przeciwników, zatem trudno było spodziewać się efektownych bramek. Od początku do ataku ruszyli gospodarze. Tutaj Magdziński do Szymańskiego, błąd defensywy Pogoni, jednak nie wykorzystuje środkowy pomocnik Gwardii. Kolejna akcja Gwardii, piłkę dostaje Damian Miętek, dośrodkowuje, jest gol Kozały. Jednak arbiter bramki nie uznał, wcześniej Damian Miętek był na pozycji spalonej. Niestety bramka niezaliczona, mamy spalony. Nadal w ataku gwardziści, Dondera do Magdzińskiego, ten niewiele minął się z piłką. Sytuację dogrywał Norbert Dondera, niestety minimalnie z piłką minął się Jacek Magdziński.
ponownie w ataku gospodarze. Dośrodkowanie w pole karne. Jacek Magdziński nie trafia w światło bramki. Ponownie Jacek Magdziński. Dopiero w końcówce pierwszej części meczu Pogoń zaczęła stwarzać sobie okazje strzeleckie. Uderzenie Kamila Zielińskiego broni Fabiański. Rzut wolny dla Pogoni. Sebastian Murawski obok bramki. Uderzenie obok bramki. Od początku drugiej części ton rywalizacji nadawali gospodarze. Dondera do Sidora, ten jednak blokowany przez obrońców Pogoni. Uderza z numerem 14, Daniel Sidor. Rzut wolny dla Pogoni. Piłka po uderzeniu skozłowała. Broni Fabiański. Sebastian Fabiański. Rzut rożny dla zespołu szczecińskiego. Dośrodkowanie w pole karnej. Najlepsza okazja dla Pogoni niewykorzystana. Tym razem tuż obok bramki główkowali goście. W ataku ponownie gwardziści. Jacek Magdziński przewrotką jednak na posterunku golkiper Pogoni. Jacek Magdziński, a udanie interweniował Krystian Rudnicki. Kolejna akcja Jacka Magdzińskiego, minął już bramkarza, uderza, jednak nie trafia do pustej bramki. Bardzo dobrze miał Jacek Magdziński. Błąd defensywy gwardzistów, niewykorzystany przez drużynę przyjezdną. Arbiter dopatrzył się także faulu na zawodniku Gwardii. Faulowany bramkarz naszej drużyny Sebastian Fabiański. Ponownie w ataku Pogoń i ponownie na posterunku Sebastian Fabiański. Dobra interwencja naszego bramkarza. Dobra akcja gwardzistów. Jacek Magdziński zamieszał całą defensywę Pogoni w polu karnym drużyny przyjezdnej. Piłka do Miętka, ten jednak uderza nad bramką. Uderzało. Miętowy niestety dość ponad bramką. W 76 minucie Damian Miętek fauluje rywala. Arbiter ukarał go żółtą kartką, a że była to jego druga żółta, w tej sytuacji musiał opuścić plac gry. Przez ostatnich 15 minut gwardziści grali w osobieniu. Miały żółtą kartkę, w związku z tym w konsekwencji otrzymuje czerwoną kartkę. Stały fragment gry dla Pogoni. I było bardzo niebezpiecznie. W bramki z numerem 24 uderzał Łodzinowski Filip. Najlepszą jednak akcję w końcówce spotkania mieli gospodarze. Ginter mija obrońcę, sam na sam z bramkarzem, jednak uderza obok bramki drużyny przyjezdnej. Ostatecznie rezultat tego spotkania to 0-0. Nasz młodzieżowiec uderzał, miał wyborną sytuację Sebastian Ginter. Mecz miał takie troszkę dwa oblicza według mnie, tak? Ta pierwsza połowa w miarę wyrównana, chociaż tutaj zespół Gwardii ewidentnie nastawił się na kontrę, na swoją połowę, czekał na nas na swojej połowie. W pewnym sensie można powiedzieć, że to się sprawdziło, ponieważ my praktycznie żadnej dobrej sytuacji bramkowej, a Gwardia, no dwie takie sytuacje były, po których mogły paść bramki. W drugiej połowie jeden i drugi zespół, mają wrażenie, że chciał grać w piłkę, bo tak jak w pierwszej połowie Gwardia raczej kontratak i długą piłką, w drugiej zaczęła grać i przez te pierwsze 20-25 minut chyba, znaczy była na pewno lepszym zespołem, zdominowali nas zawodnicy Gwardii i powinni prowadzić, tak? Natomiast no, mieliśmy trochę szczęścia, a w momencie, kiedy czerwona kartka dla Miętka, to my tą grę przejęliśmy, my stwarzaliśmy, więcej byliśmy przy piłce, chociaż trzeba powiedzieć, że jeżeli w 10 była 100% sytuacja, nie wiem, to chyba był Ginter, który tam indywidualnie fajnie sobie poradził, ale tego nie wykończył. My z każdą drużyną chcemy grać tak samo, wysokim pressingiem, agresywnie, z każdą drużyną chcemy budować akcje od tyłu, utrzymywać się przy piłce, dominować. Dzisiaj nie funkcjonowało to, było za dużo niedokładnych podań. Gra była szarpana, chociaż mówię, no dużo też chaosu z jednej i z drugiej strony i ten wynik mógł być różny. Ja myślę, że ten punkt powinniśmy się cieszyć, chociaż wiadomo, że apetyty były na więcej i chłopacy też są, widzę, że źli, niezadowoleni z siebie. Przede wszystkim już nie chodzi nawet o wynik, tylko to, że ostatnio fajnie nam gra wychodzi, dobrze wyglądamy na treningach i dzisiaj tego nie zaprezentowaliśmy. Chcieliśmy ten mecz wygrać, nie ulega wątpliwości na pewno, gramy u siebie. Pogoń przyjechała w typowym drugim zespołem, że tak powiem, praktycznie bez wzmocnień z pierwszego.
No niestety nie udało się, chociaż z tego meczu gdzieś tam jak no zbyt dużo szczęścia by było, jakby trzeci mecz nam by się udało wygrać po czerwonej kartce, ale gdzieś tam na pewno zapamiętam ten moment, jak Ginter nie trafił praktycznie będąc sam na sam z bramkarzem. Ale tak jak mówię, chyba trzy razy w jednej rundzie zbyt dużo szczęścia by było, żeby tak to wszystko się kończyło. No szkoda tych niewykorzystanych sytuacji. Gdzieś tam mieliśmy swój plan na ten mecz. Może zbyt późno zaczęliśmy grać otwarty futbol. No ale teraz możemy sobie gdybać, tak? Na pewno żałujemy, że nie udało nam się wygrać. Chociaż punkt zawsze będzie punktem. Nikt już nam go nie zabierze. Przypominam sobie spotkanie tutaj z Koralem 2 tygodnie temu, gdzie na pewno po meczu też ten punkt byśmy wzięli w ciemno. Leśnik ma nowo stroje żółto-czarne, mierzył się przed własną publicznością z Lechią 2 Gdańsk. Faworytem tej konfrontacji wydawała się Lechia. Jednak przez pierwszych 20 minut ton rywalizacji nadawali gospodarze. Kontra w wykonaniu Leśnika. Gozdal do Czai, ten uderza jednak obok bramki. W odpowiedzi goście, strzał jednak niecelny. Rzut wolny dla Lechii i było bardzo groźnie. 31. minuta spotkania, dośrodkowanie w pole karne Damian Kugiel i jest 1-0 dla zespołu z Trójmiasta. Kontra w wykonaniu Lechii. Broni pewnie Tkacz. Do końca pierwszej części meczu ton rywalizacji nadawała Lechia. Tutaj kolejna akcja i piłka przeleciała obok bramki. W kolejnej akcji zabrakło dokładnego dogrania w pole karne. Na początku drugiej części spotkania Leśnik starał się odrobić stratę. Uderzenie Pawła Marczaka i piłka przeleciała obok bramki. W odpowiedzi Lechia. 60. minuta spotkania. Paweł Rakowski dośrodkowuje, piłkę odbija się od obrońcy Pogoni. Błąd bramkarza i jest 1-1. Chwilę później mogło być już 2-1 dla Leśnika. Dośrodkowanie w pole karne. Konrad Romańczyk jednak uderza obok bramki. W odpowiedzi Lechia, ale tym razem nieskutecznie. Ponownie w ataku zespół z Trójmiasta i sytuację ratuje obrońca Leśnika. Błąd obrońcy Leśnika. Lechia jednak nie wykorzystuje nadarzającej się okazji. Broni Tkacz, jednak sędzia dopatrzył się także pozycji spalonej zawodnika Lechii. 77. minuta spotkania. Składna akcja lechistów i bramka na 2-1 Krzysztofa Iwanowskiego. Od tego momentu Lechia prowadziła. Jeszcze Leśnik miał swoją okazję. Rzut wolny, strzał Chrymowicza, piłka przelatuje jednak nad bramką. Leśnik kończył mecz w 10, bowiem czerwoną kartką ukarany został Paweł Rakowski. Ostatecznie Lechia pokonała Leśnika 2-1. Uważam, że w dzisiejszym spotkaniu na tyle, na ile pozwalają nam umiejętności i zdrowie, walczyliśmy z drużyną z Gdańska. Trzeba sobie powiedzieć, że piłkarsko to lepsza drużyna od nas. W pełni za zasłużenie wygrała dzisiejszy mecz. Ale ja swoim chłopakom nie mam nic do zarzucenia. Walczyli, tak jak powiedziałem, od pierwszej do ostatniej minuty. I mimo porażki uważam, że zagraliśmy na 100% swoich możliwości.
0-0 starcie z Pogonią 2-6. Trener Żakieta po meczu powiedział, że no, to by było za dużo szczęścia jak na jedną rundę, żeby w dziesiątkę ponownie wygrać spotkanie w doliczonym czasie gry, ale z drugiej strony szczęście szczęściem, ale w tym meczu tak naprawdę to no, czego zabrakło, żeby strzelić bramki? Szczęście czy umiejętności? Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju problem Gwardii od dłuższego czasu już, gdzie jest coraz więcej, jest bardzo dużo tych meczów rozgrywanych przy fałatach, gdzie jesteśmy drużyną teoretycznie lepszą, na boisku również pokazujemy to dobrą grą i stwarzamy sobie wiele sytuacji, a mecze najczęściej kończą się wynikiem 0-0, ewentualnie po jakiejś kontrze drużyna teoretycznie słabsza wyprowadza kontrę i strzela bramkę. Także tutaj problem jest gdzieś tam w głowie, w głowach naszych i wydaje mi się, że tak jak pan powiedział, ta czerwona kartka, jakbyśmy w dziesiątkę wyszli od samego początku na ten mecz i byśmy wiedzieli, że jest coś nie tak, że jesteśmy w gorszym położeniu, to byśmy inaczej zagrali i te kontry, które wyprowadzaliśmy, te podania byłyby celniejsze i byśmy koncentrowali się na każdej piłce, wtedy wydaje mi się, że któraś z tych sytuacji by wpadła. Czyli musicie ustawić taktykę, że tą czerwoną kartkę trzeba dostać wcześniej? Albo po prostu zwrócić uwagę na to, żeby skoncentrować się jeszcze bardziej na tym, żeby po prostu już w pierwszej połowie strzelić jakąś bramkę i wtedy ewentualnie dowodzić te zwycięstwo do końca, no bo tak jak powiedziałem, to jest naszą bolączką, zagranie z zespołami, które są teoretycznie słabsze od nas. Rozegraliśmy świetny mecz w Kościerzynie z Kaszubią, która na dzień dzisiejszy jest liderem tej ligi. No widocznie coś w tym jest i nad tym trzeba się zastanowić. Leśnik ma nowe stroje, dwa mecze bez porażki w tych nowych strojach. W trzecim spotkaniu mierzył się z Lechią. No i po raz kolejny pokazuje, że no to własne boisko nie do końca służy drużynie z Manowa. Tak, dokładnie. Wydawało się, że Leśnik po serii dwóch spotkań bez porażki powalczy, spróbuje urwać punkty Lechii 2 Gdańsk. Niestety nie udało to się i po raz kolejny, tak jak pan wspominał, Leśnik, pomimo że w końcu strzelił bramkę na swoim stadionie, nie udało się wygrać. Ale myślę, że mecz z wyraźną przewagą rezerw Lechii Gdańsk, myślę, że wynikało to też z o wiele większych umiejętności stricte piłkarskich piłkarzy Lechii niż piłkarzy Leśnika. I piłkarze Leśnika walczyli ambitnie do końca, od początku do samego końca starali się przeszkadzać, nie dawać rozgrywać piłkarzom Lechii. Niestety, jak widzieliśmy w skrócie, nie wychodziło im to zbyt dobrze. Lechia przeważała praktycznie przez cały mecz. Wracając do waszej taktyki i tak porównując do Leśnika, po wygranym meczu trener u was dokonuje roszad jakichś znaczących w składzie, czy jednak jak jest wygrany mecz, to ustawia tą samą jedenastkę, bo będzie dobrze? W ostatnim meczu nastąpiła tylko jedna zmiana w składzie po wygranym i w nieładnym stylu meczu z Bałtykiem. Była to wymuszona zmiana lewego obrońcy Więckowskiego, zastąpił Murawski, a najczęściej jeżeli wygrywamy, to nigdy trener nie zmienia składu. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra taktyka, no bo jeżeli zespół dobrze się czuje ze sobą i robi to, co do niego należy, czyli zdobywa 3 punkty, no to nie należy nic zmieniać. Zapytałem się o to, bo Leśnik w zasadzie wystawił zupełnie inny skład, jeżeli chodzi o tych najważniejszych graczy w swojej drużyny. W porównaniu do poprzedniego meczu z Kartuzją, gdzie wygrał 2-0, po dobrym meczu, po agresywnym spotkaniu, w którym Leśnik pierwszą połowę zdominował, w której w drugiej połowie zgasił zupełnie Kartuzję, zdobywając drugą bramkę, a jednak trener zdecydował się pozmieniać ustawienie. Czy to jest zbyt ryzykowne przed takim spotkaniem? Tak, wydaje mi się, że to jest podjęcie zbyt dużego ryzyka, zwłaszcza jeżeli gra się mecz z rezerwami Lechii Gdańsk, z chłopakami wybieganymi, chłopakami dobrze przygotowanymi fizycznie, technicznie i taktycznie. Myślę, że jest to dla mnie niezrozumiała decyzja trenera Chrupały, że zmienił paru zawodników z podstawowego składu. Co bardziej śmieszy lub martwi, wielu z nich, z tych nieobecnych, nie miało ani kontuzji, ani kartek, tylko byli normalnie do dyspozycji trenera na ławce rezerwowych. Nie rozumiem decyzji trenera. Zapewne trener miał swoje powody do tego, żeby wystawić taki, a nie inny skład. W drugiej połowie wyglądało to zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o grę Leśnika, ale nie o tym będziemy w tej chwili rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, jak wyglądała cała kolejka spotkań, a także tabela i zapowiedź kolejnej serii spotkań.
Oto komplet wyników 12 kolejki spotkań. Gwardia remisuje starcie z Pogonią 2 Szczecin 0-0. Leśnik przegrywa z Lechią 2 Gdańsk 1-2. Kotwica w meczu derbowym wygrywa z Bałtykiem 3-1. Kaszubia rozbiła Polonię Gdańsk 4-0. Drawa wygrała z Bałtykiem 1-0. Kartuzja odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Pomorzem Potęgowo 5-0. Energetyk Gryfino przegrywa z Chemikiem Police 0-1. I Arka 2 Gdynia pokonała Korala Dębnica 4-0. W tabeli prowadzi Kaszubia z dorobkiem 25 punktów, 23 ma Drawa Drawsko-Pomorskie, 22 Lechia 2 Gdańsk, na czwartej pozycji Bałtyk Koszań z dorobkiem 22 punktów, 21 ma Pogoń 2 Szczecin, Kotwica ma 20, 18 ma Gwardia i na 8 miejscu Pomorze Potęgowo z dorobkiem 17 punktów. W dolnej części tabeli Kartuzja Kartuzy 15 punktów, tyle samo Chemik Police, 14 ma Arka 2 Gdynia, 13 Bałtyk Gdynia, 12 Leśnik Manowo, na 14 pozycji Energetyk Gryfino z 9 oczkami, tyle samo ma Koral Dębnica i 8 punktów Polonii Gdańsk. 13. kolejka spotkań, Bałtyk Koszalin zmierzy się z liderem zmagań Kaszubią Kościerzyna, Chemik Police podejmuje Gwardię Koszalin, Koral Dębnica zmierzy się z Leśnikiem Manowo, Kartuzja podejmuje Kotwicę Kołobrzeg, Pogoń 2 Szczecin zmierzy się z Drawą Drawsko-Pomorskie, Lechia 2 Gdańsk podejmuje Pomorze Potęgowo, Bałtyk Gdynia zmierzy się z Arką 2 Gdynia i Polonia Gdańsk podejmuje Energetyka Gryfino. 3-1 porażka Bałtyku Koszalin, pierwsza porażka od 10 spotkań drużyny koszańskiej w starciu z Kotwicą Kołobrzeg. Kotwica pokazała, że wraca do dobrej dyspozycji. Tak, z tego co widziałem, to Piotrek Dziuba się przebudził, strzelił hat-tricka w tym meczu. A jeżeli chodzi o Bałtyk Koszalin, no to wydaje mi się, że jest to taki mały czy większy kryzys w tej drużynie, który musiał kiedyś przyjść. No i akurat w tym momencie Bałtyk w nim jest i to tylko zależy od zawodników Bałtyku i od trenera, jak szybko się z niego wydostaną. Kartuzja wygrywa 5-0 z Pomorzem Potęgowo. Zespół ten Pomorze, to była taka drużyna własnego boiska, na swoim obiekcie wygrał praktycznie wszystkie mecze. Jedno spotkanie zremisowa, tutaj aż 5-0 porażka na własnym obiekcie, to spora niespodzianka. Tak jak pan wspomniał, Potęgowo jest bardzo mocną drużyną u siebie. Nie, zremisowali tylko jeden mecz, resztę wygrali u siebie, z nami także niestety. Myślę, że byli tym bardziej pobudzeni i zmobilizowani po zremisowanym meczu na ciężkim terenie w Koszalinie 0-0. I dużym zaskoczeniem był dla nich i dla wszystkich znających się na piłce wynik Kartuzji z Pomorzem. I myślę też, że wyniknął z tego, że Kartuzja chciała się odbić w pewnym sensie po przegranym u siebie meczu z Leśnikiem tydzień wcześniej. Kaszubia, kto ją zatrzyma? Możliwe, że Bałtyk już za tydzień, jeżeli przyjedzie do Koszalina w nastawieniu, ale wydaje mi się jednak, że jest to dość mocny zespół i jeżeli odpowiednio podejdzie do tego meczu i nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to wywiezie stąd 3 punkty. Chemik Police, kolejny wasz rywal, to taki zespół bardzo nieobliczalny. Potrafi przegrać wysoko z outsiderem i później wygrać z mocną drużyną. Taki zespół naprawdę mocno niepasujący do gry i tak naprawdę ciężko się spodziewać po nim czegokolwiek. Na pewno my zagramy swoim systemem, tak jak trener nam to nakreśli w szatni. Wyjdziemy z pełnym zaangażowaniem i na pewno będziemy mieli w głowach to, że stworzyliśmy sobie wiele sytuacji w ostatnim meczu i w tym postaramy się nie popełnić takiego błędu i nie będziemy czekali do ostatnich chwil, żeby motywować się do tego, żeby ta akcja była tą, która przyniesie już bramkę. 90. minuta, nie zadrżona noga, jak będzie kolejna okazja? Mam nadzieję, że tym razem uda się strzelić, jeśli w ogóle trener da mi szansę, a myślę, że powinienem taką otrzymać, bo zasłużyłem sobie na to i udowodniłem, że moja zmiana nie obniżyła poziomu gry drużyny. Miejmy nadzieję, że tak się wydarzy. Gwardia zmierzy się na wyjeździe z Chemikiem Police. Zapowiadają się ciekawe emocje, podobnie jak w innych meczach zespołu z naszego regionu. Bałtyk mierzyć się będzie z Kaszubią. To mecz na szczycie ligowej klasyfikacji, a także Leśnik. No, odwrotnej strony tabeli. Mierzyć się będzie na wyjeździe z Koralem Dębnica. O to, żeby uciekać od tej strefy spadkowej. Jak się wydarzenia potoczą, zobaczymy. W zeszłym tygodniu Mateusz Czaja wytypował tylko 3 poprawne wyniki z całej kolejki. Zobaczymy, jak dzisiaj moi goście wytypują kolejną serię spotkań. Naprawdę ta liga jest niesamowita, jest sporo niespodzianek co serię spotkań. Moimi gośćmi dzisiaj byli piłkarze Gwardii Koszalin, Jacek Machdziński.
Dziękuję. Sebastian Ginter. Dziękuję Państwu. A Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max w przyszłym tygodniu.